Mamy przygotowane dzisiaj 6 tablic z balonami. Na każdej z nich tylko jeden balon wygrywa. A rzucać te balony będzie oczywiście Ola. Dzień dobry. Balon ucieka? Nie ucieka. O kurde, nie! O nie! O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Także na każdej tablicy jest jedna nagroda i 5 wyzwań. Nagrody są od kilkudziesięciu złotych do kilku tysięcy złotych. No, jest grubo. A jeżeli chodzi o wyzwania, to są najprostsze, ale też są takie jak na przykład skok z bungee. O nie. A może zrobimy tak, że ja 5 tablic, a ty jedną. Dobra, ale ja ostatnią, bo ja wiem, co tam jest. Ja chcę ostatnią, ja chcę ostatnią. 30 tysięcy łapek w górę i nagramy kolejny odcinek tego typu, tylko pod jednym warunkiem. Piszcie mi wyzwania, jakie mogę dawać Oli, bo to było najcięższe w tym wszystkim. Siedziałem z 3 godziny i kminiłem, co tam dać. Ale jest naprawdę ciekawie. Ciekaw też jestem, dlaczego dalej połowa z was nie subskrybuje tego kanału. Sprawdź koniecznie, czy ten czerwony wszystkie jest u ciebie tam na dole szary, bo mi smutno, że dalej nie subskrybujesz, mój drogi widzu. Przypominam, że filmy są codziennie o 14:00 i jak wszystko jest jasne, to myślę, że możemy przechodzić do tablicy numer 1. A, no i oczywiście Ola będzie w te balony trafiać rzutkami, nie? Tutaj raczej ciężko było się nie domyśleć. Ja w to nie trafię nawet. A powiesz mi, w którym jest nagroda? W kolorowym. Nie no. To jest twoja linia rzutu. O, trafiłam w tą misę. O, ale misko. Co tam wypadło? Boję się tego. Wyślij donate'a streamerowi. Okej. To jest wyzwanie, które mogę wykonać. Nie ma problemu, bardzo chętnie wyślę. Mam nadzieję, że nie trafię tego skoku z bungee, bo wtedy zrywam z tobą. Tablice są ułożone trudnością. Są coraz cięższe wyzwania, ale są też coraz lepsze nagrody. Chcesz zobaczyć, co jest wreszcie? Zamów jedzenie rymując. O, balon, balon, balon! Kurde, durny wiatr! Powiem wam, że mam farta, bo mam tutaj wyjść do morza po pas. No jest dzisiaj dość chłodno. Chora od razu. To jest 200 zł, minuta w losowym sklepie. O nie! A jeszcze jedna! Jeszcze jedna była, no. Dobra, czyli to już była kara. Tak, znaczy to była wygrana. Dobra, rozdaj widzowi koszulkę z Sandy. Skoro ja wam nie rozdałam, to możecie wejść na sandy.pl i coś sobie kupić. Nie udało się Oli rozdać, ale ja wam rozdam na kod balon macie. O, właśnie to samo chciałam powiedzieć, czy też w myślach, kochanie. 40% rabatu dla pierwszych 10 osób znowu. Także zapraszam. Poczekaj, ja zaraz przyjdę. Ogólnie wszystkie nagrody są w żółtych balonach, dlatego celowo za każdym razem rozbijam te balony, żeby Ola miała szansę się domyśleć, że są one właśnie w żółtym kolorze. Wtedy będzie jej łatwiej, nie? No dobra, to idziemy robić wyzwanie numer 1. No dobrze, siedzimy przy komputerze. Ola powiedziała, że ja mam wysłać donate'a jako ja, bo... Tak, bo ja ogólnie nie umiem wysłać donate'ów, ja zawsze mam z tym problem. A oprócz tego Pawła wszyscy znają ze świata gamingu. Znaczy nie, że wszyscy, no ale większość bardziej niż mnie, dlatego wyślemy donate'a jako ty. No, żeby zobaczyć reakcję. Tak, no bez sensu jako ja, bo on powie: o, super, Zukol. I nie będzie widział w ogóle, kto to jest. To szukamy streamera. Teraz tak, dużego streamera typu Young Multi, czy jakiegoś małego streamerka chcesz wybrać? A swoją drogą, ja nie powiedziałem o kwocie w ogóle. No nie było napisanej kwoty. No 100 złotych. Złotówkę. Nie no, 100 złotych wyślemy. Złotówkę, nie było powiedziane. Wydaje mi się, że takiego małego streamerka znajdziemy. Małego streamerka znajdziemy, tak. Tu mamy streamerkę. Czy nie chcesz streamerki? Czy streamerka będzie cię znała? No, zobaczymy, czy mnie będzie znała. Zobaczmy, kto to jest w ogóle. Yoshi jej wysyła 450 zł. A, to nie, jak Yoshi jej wysyła 450, to nie zrobi na listówkę wrażenia. Idziemy dalej. No, taka prawda, no co, no. Fasolki game time. Sami ma 2 subskrybentów. To i tak dobrze. No fajnie, no. Widzisz mnie, widzimy ją, co? Wyślemy jej donate'a. No, możemy jej wysłać. Co chcesz napisać? No nie wiem, widzimy cię. Widzimy cię. Dobrze. 100 zł. Tak. Okej, wysłane. Ja wysłałem od siebie, jak coś Ola mi potem odda. O, dostała. Widzicie mnie? Co jest grane czat? Oni mnie widzą. Wy, ty, ty. Dzięki za to zniką. Co jest czat? Ja ci kręcę. Dziękuję pięknie za to najciekawsze puszko, buziaczki. No, wysłałem nam buziaczki. Ładnie podziękowała. No bardzo ładnie podziękowała. Bardzo się ucieszyła też ze stówki. Ale zobacz, nie powiedziałeś sobie może, czy mnie też nie znała. Mogłam od siebie wysłać, może mnie Może by ciebie poznała. No to to wyzwanie ci zaliczamy. Idziemy do naszych balonsów. Druga tablica. W który kolor trafić? No, traf se w żółty. Dobra. Z pomarańczowy. To było blisko. Ale za pierwszym razem. No właśnie, chciałem to podkreślić. Uwaga, uwaga, uwaga! Wypij ohydny napój! Co to jest, Paweł? No niestety, rozbijaj kolejne, żeby zobaczyć, co było w kolejnych. Zjedz coś z zamkniętymi oczami. Na pewno dałbyś mi coś okropnego, ja ci nie ufam w takich rzeczach. Kupuję ci to, co dotkniesz,
Na ślepo. To była nagroda. No domyślam się, że to była nagroda. I ja nie trafię żadnej nagrody. Co to w ogóle jest za film bez nagrody? Trzy okrążenia wokół boiska. A ja teraz chodzę na siłownię, dla mnie to jest pikuś. Ja wczoraj umierająca na bieżni. I ostatnia rzecz z tego losowania to było, na pewno kara, wejść do morza po szyję. O ja! Tam był po pas. To no, było po szyję. Właśnie. Ty chyba chcesz, żebym ja była chora. Chciałem tylko powiedzieć, że wyzwania mogą się powtórzyć. Jest taka szansa. Chodźmy do kolejnego wyzwania. Więc witam w mojej kuchni. Tworzymy napój dla tej tutaj pięknej kobiety. Napój ekipy się chowa przy tym. Nasz napój będzie bardzo prosty. Będzie z trzech składników. Z grejpfruta, z paprykarza szczucińskiego i z mleczka. Paweł! Ale patrzcie to! I mi się podoba! W sumie pachnie jak wasza karma, chłopaki! Co? Wciskamy naszego grejpfrucika i dodajemy mleczka. Wygląda apetycznie. Podano do stołu. Nie! Paweł! Ja muszę serio to wypić! Łyczka weź! Jak to śmierdzi! Nie wąchaj! Zatkaj nos! Chować po tym. Łyczka. Serio, to jest takie... Małego. Widzicie, już zwraca. Ty zmoczyłeś tu mokrą karmę dla psa. No nie, nie o karmę dla psa. Tam jest jedzenie ludzkie. Mamo, mi się chce płakać już. Ludzie to jedzą. Łyczka małego. Daj mi wodę. Fu, to coś lata! Jest. Co tam było? Papryka szczeciński. O fu, to o fu, smakuje jak taka mielonka, taka, o fu. No to jest mielonka rybna. Rybna? Tak. Wystarczy to, że to, tak, że jabłka? Wystarczy. Dziękuję sobie bardzo. A jak tu się zmieniło kolorystycznie, przecież było takie inne. Weź tylko, czekaj na odcinek, w którym ty będziesz musiał wykonać jakąś karę, nie? Zaliczam, ale... Weź się napij. Nie ma opcji. Nie, zwieją mi, 100%. Albo i nie? Ja tutaj profesjonalny... Jak się nazywa osoba, która rzuca rzutkami? Rzutnik. No nie wiem, no rzucaj. Jak a żeś ja poleciała! Co tam mam? Może jakaś nagroda tym razem? Wybrana rzecz z jednego sklepu! Tak, dowolny sklep wybierasz i wybierasz sobie dowolną rzecz w tym sklepie. Pierwszy raz nagroda, ale super. A chcesz zobaczyć, jakie były wyzwania? Tak, tak. Kup coś Pawłowi do losowej kwoty. No to takie fajne, mogłabym ci coś kupić. Przefarbuj włosy, serio. Jutro idę do fryzjera. Lot balonem. Tak. O ja. To była... Znaczy ogólnie ja bym chciała... No właśnie, to była taka karo nagroda. Tak, ja bym chciała, ale wydaje mi się, że chciałabym latem. Więc możesz załatwić kiedyś latem. 50 tysięcy łap w górę i w wakacje lecimy balonem, a teraz lećmy do wyzwania. Aha, jeszcze nie, bo... Zjedz rybę z puszki. Znaczy, ja lubię rybę, ale taką niedobrą miałem przygotowaną. No to chodźmy do wyzwania. Nie, do nagrody! Chodźmy do nagrody! Cała galeria jest twoja. Gdzie byś chciała iść, do jakiego sklepu i co byś chciała dostać? Nie, no żartuję, ja nie potrzebuję nowego telefonu, bo mój jest super. Lokówka. No dobra, to idziemy do... Idziemy do RTV. Okej. Okay. Przyszliśmy na lokówki. Muszę wybrać tą najdroższą. A ile taka lokówka może kosztować? Stówkę, dwie? Co? To jest automatyczna, ona ci sama robi loki. W sensie, ja nie wiem, jak to dokładnie działa. A sama też robi do 500 zł za lokówkę. Co tą? Taką? Taką. O, podoba mi się. Ja jestem fanem tego pomysłu. Dziękuję. Zadowolony? Zadowolony. No. Miała całą galerię do wyboru, a wybrała prostownicę za 150 zł. Dobrze wychowana dziewczyna. Ty, ja nie pomyślałam. Ja mogłam iść tutaj do TUI i wziąć sobie wakacje za 10 koła. Albo za więcej nawet, na jakieś Maldiwy czy coś. To może innym razem. Myślę. Przenosimy się do naszych balonów. W czwórce, jeżeli kolejność balonów jest inna niż na początku, jak pokazywałem, to przepraszam, ale wszystkie balony nam spadły. Nie wiem, co ostrzelić. Jak myślisz, jaki kolor wybrać? Ja bym wziął zielony. Zielony? Ty jest wejtowałeś na 100% i to jest na pewno kara. A nie, jest spoko. Co tam jest? Rozdaj widzowi bluzy z Sandy. O, to okay. Ja nie wiedziałem, nawet zapomniałem kolory. Nie, jest spoko. Ja pamiętam tylko kolor wygranej, kolory wygranej.
Co tu było? Co tu było? Zjedz ostrą papryczkę. Mini koszyk w losowym sklepie. Po ostatnim filmie wiem, że to jest dobra nagroda. Zrób komuś pranka. Jezus, twoje pismo, Paweł, to jest po prostu tragedia. I tutaj, chyba tutaj została, tak. Wejdź do wody pewnie. Tak, tam wejdź do wody po pas. Uff, to się powtarzało, już więcej tego nie będzie. Dobrze, to bardzo dobrze. To co, wybierzesz chyba kogoś z Instagrama sobie, co? Mogę, no. To zapraszam na Oli Instagrama, do mojego Instagrama. Widzicie, gdybyście byli na naszych Instagramach, to być może byście na przykład teraz wygrali bluzę z Sandy. To się teraz po prostu tutaj screen z wiadomości Olą. Tak, bo raczej nie zdąży dojść. No nie, raczej nie zdąży dojść do filmu. No, to tyle, to od razu przechodzimy do tablicy numer 5. Tutaj się troszkę stresuję. Czemu? Duża wygrana? Bo tam jest największa wygrana. Na pewno to jest iPhone 13 Pro. I pewnie chcę, żebym ja ci go oddała. Jest tam coś grubego. Może w końcu ci się udasz, w którymś odcinku on jest? W którym jest? Powiedz mi, to ja ci go oddam. Powiedz. Oddasz mi go? No. Dobra, to jest w zielonym. Dobra. W zielonym. Okej, okay. Tylko nie mów widzom, dobra? Że w zielony? W zielonym. Nie, nie, wiadomo, nie będę mówił. O! Rozbiłaś bank, wszystkie balony są twoje. Ile mam prób w ogóle? Nie masz prób limitu. Aż zbijesz balonu, tak się ściągnę śmiało, tak. Dobra. Co to może być? Kup coś Pawłowi w losowym... Co ty myślałeś, że ci powiem, gdzie jest iPhone? Serio? Ile? Co tam jest? Kup coś Pawłowi w losowej kwocie. No to się powtarza też wyzwanie akurat. No, to no pewnie w każdej się powtarza. Co tablicy? Jaki to jest oszukista? To ty chciałeś oszukać widza. Oj. O! To ten szczęśliwy chyba, to weź ten otwórz. Dobra. Skok z bungee. Super szczęśliwy. Zjedz coś z zamkniętymi oczami. No to też się powtarza. Zamów jedzenie rymując, czyli tu jest nagroda. iPhone 13 Pro. I w którym to było? Nie wiadomo. W żółtym. Tak blisko, widzę, tak blisko. Nie zauważyłaś czegoś w ogóle? Czego? Nie zauważyłaś kolorystyki? Nie. Jak wygrałaś, to jaki był balon? Nie pamiętam. Żółty. Teraz jaki był balon? Żółty. W każdym żółty był nagrodą. A jest jeszcze jeden. Ja wiem, że jest jeszcze jedna tablica. A to może być już bait teraz przy tej tablicy. Teraz moja kolej, widzowie. Mamy koło fortuny, w którym mamy kwotę 10 zł. Do 1000. Do 1000. Nie zaszalałeś za bardzo? To mój odcinek, ja decyduję. Także kręcimy. O, 100 zł. Idziemy po grę planszową. Chodźmy. Dobra. Ostatnio szaleję za planszówkami. Mamy ich w ciul. Ale ja chcę jeszcze więcej. A to jest fajne, bo to są jakby korzyści dla nas obu. Tak jest. Trzeba kupić. Nawet za 150 zł. Nie ma problemu. Okej. Okay. Dobra. To już dokładnie wiem, jaką grę wezmę. Bierzemy to. To? A nie na przykład to? Nie, ja chcę Gdynię. No dobra. Piękne miasto, ja chcę mieć Monopoli. No i ja zadowolony. Masz jeszcze 200 zł do wykorzystania. A, że te 150? Nie, to idziemy już do kasy. Mam już ostatnią tablicę. Co ty robisz? Nie mam oznaczonych ich w żaden sposób. I w niej są, słuchajcie, same wygrane. Tylko pod żółtym kolorem jest najmniejsza wygrana. Wieje, wieje, wieje. Ale ten jeden jest taki... No właśnie, to... widzę, że ten jeden tak ledwo zipie już. Ja ci powiem tylko tyle, no, że to jest bonusowa runda. Okej. Okay. Tyle ci powiem. W co celujesz? Ja ci chyba nie ufam i ja uważam, że teraz nie będzie w żółtym. Jak trafię, tak trafię. Okej. Okay. Tysiąc złotych! Tysiąc złotych trafiłaś? No! Gratuluję! Kupię sobie płytę indukcyjną! A nie, nie kupię płyty indukcyjnej. Bo Paweł sobie wybrał droższą, bo chce większą. No ty nie chcę pęknąć! Poczytaj, co tu było na kartkach. Jeden kosmetyk w galerii, czyli tu była bonusowa i wszystkie były wygrane. Tak. Okej. Okay. W sumie cokolwiek on trafiła, to było spoko. Tylko pod żółtym akurat tym razem była najmniejsza nagroda. Okej, okay, tu było 500 zł. Lokówka. No to akurat by mi się bardzo przydało. I tutaj chyba wypadły. A, jest żółty. Zaraz to było w żółtym. Gra planszowa, ale to jest super nagroda. Tak, my ale to najmniej, mamy... jakby najmniej warto tak, z tych wszystkich. My ostatnio z Pawłem mamy taką fazę. Ostatnio był u nas Bartek z Wiktorem, siedzieliśmy, graliśmy w gry planszowe. No i teraz w weekend też do nas przyjeżdżają, bo mamy taką ochotę grać w gry planszowe, że to jest szok. To proszę bardzo, tu dla pani. Dziękuję bardzo, idziemy na zakupy. Tradycyjnie, jak jesteśmy już na tym kadrze, to wiecie, co będę robił. A jeżeli nie wiecie, to znaczy, że nie subskrybujecie. A warto subskrybować, bo właśnie tutaj zapisuję 5 subskrybentów.
Następnie te 5 osób trafia do maszyny i z tej maszyny co tydzień wybieramy jedną osobę, która wygrywa nagrodę z koła Fortuna za kilkaset złotych. Natomiast pod koniec daily wybierzemy jedną osobę, która wygra iPhone'a 13. Jedyne co trzeba robić, to subskrybować kanał i skomentować chociaż jeden mój film, żeby mieć szansę tutaj trafić. Mam nadzieję, że ta informacja była szybka i jasna. Możesz więcej takich odcinków nagrywać. Bardzo przyjemnie i nie miałam aż takiej złej kary. No udało ci się nie trafić, spoko. Jeżeli tego typu filmy wam się podobają, to koniecznie strzelcie lajka, bo organizacyjnie zajęło mi to sporo czasu. Subskrybujcie kanał, przypominam, że filmy są codziennie o 14:00 i zapraszam na nasze Instagramy, linki są w opisie. Trzymajcie się, pa pa, cześć!